Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Program Mocnie w Wierze. Witam Państwa. W dzisiejszym programie powiemy o fascynacji niezwykłymi zjawiskami w ideologii New Age. Zapraszam. W naszym programie witamy księdza profesora Jana Perszona z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Księże profesorze, w kolejnej części dokumentu Jezus Chrystus dawcą wody życia czytamy, że jednym z najbardziej powszechnych elementów duchowości New Age jest fascynacja niezwykłymi zjawiskami, w szczególności związanymi z paranormalnymi istotami. Co zatem New Age nam proponuje w tym aspekcie? Totalny powrót do pogaństwa, księże Jakubie. Jak się wczytać troszkę w studia dotyczące czasu, kiedy tereny Polski były chrystianizowane, to znajdziemy niewiele, ale jednak wzmianek historycznych o tym, co wierzyli nasi pradziadowie, Słowianie. Kaszubi byli na Kaszubach, czyli moi pradziadowie, no te drobne 1300 lat temu, czyli 700 gdzieś lat po narodzeniu Chrystusa, może 600, może 700. Oni wierzyli w bogów, być może w jednego Boga Najwyższego, któremu towarzyszyły bogi niższe, a więc swego rodzaju henoteizm czy monoteizm, ale z niższymi istotami. I najprawdopodobniej, dlatego że elementy tego pogańskiego panteonu, tak to nazwijmy, przechowały się do XIX wieku, a nawet do XX, w niektórych nazwach, powiedzonkach, w różnych regionach dawnej Rzeczpospolitej. Mianowicie duchy opiekuńcze pewnych miejsc, pewnych żywiołów. Osobny duch czy duszek opiekował się zbożem, osobny jakimś drzewem, dębem, osobny kamieniem, osobny domem rodzinnym, mieszkalnym, osobny wiatrem, osobny wodą. Były duchy, topielice, które wciągały wędrowca, który szedł w nocy, jakimiś światełkami go kusiły, że wchodził na bagna i się topił i ginął bez śladu. To nie są opowiadanka sprzed 2000 lat. To są opowiadania z początków XX wieku. Nazwy tych duchów, tych istot duchowych, upiorów, czy demonów, czy dobrych duszków, które zanotowała etnografia, na przykład polska, prowadzona pod zaborami na końcu XIX, początku XX wieku, jeszcze w okresie międzywojennej Polski. Adam Fischer, Tadeusz Lers-Pławiński, moglibyśmy, Henryk Bigelaisen, ja mógłbym długo na ten temat, bo się troszeczkę parałem etnologią, etnografią, historią religii. Co wniosło chrześcijaństwo, kiedy Mieszko przyjął chrzest? Tutaj u nas, na naszych terenach. Wniosło coś niesłychanie ważnego, mianowicie ten, kto rzeczywiście uwierzył w Chrystusa i w Jego moc, już nie musiał lękać się demonów. Jeszcze istnieli czarownicy we wsiach słowiańskich, w tym państwie Mieszka. Jeszcze istniały jakieś wiedźmy,
do dzisiaj można je spotkać. To się na wschodzie mówi, czy w białostockim, czy na Podlasiu mówi się baba, czy gdzieś tam na, w terenach, z których ksiądz pochodzi. Baba, szeptucha, jak to tam gdzieś na wschodzie mówi. Kobieta, która zna tajemne zaklęcia i potrafi moc złego ducha czy uroku zdjąć. Co to jest? To jest ciągle dziedzictwo tamtego świata religii przedchrześcijańskich. Dobrze jest, żeby telewidzowie Telewizji Trwam zdali sobie sprawę, że konsekwentne chrześcijaństwo, czyli ktoś, kto uwierzył w Chrystusa, już nie musi się bać czarów, już nie musi się bać demonów, już nie musi się bać jakichś duchów, drzew, kamieni czy zwierząt. Panem jest Jezus. Kto wyzna, że Panem jest Jezus, mówi święty Paweł, jest człowiekiem wolnym. I to jest ta jakość, której doświadczali nasi praojcowie, kiedy wchodzili w świat religii chrystusowej. Krótko mówiąc, powoluśku eliminowane były ze świadomości społecznej poszczególnych osób, a potem wspólnot rodzinnych, wiejskich i potem całego narodu, ludów, grup etnicznych, Polaków. Eliminowane były demony, cały świat duchów groźnych czy przynoszących jakiś pożytek. To było powoli odsuwane. Krótko mówiąc, chrześcijaństwo nie rozprawiało się przemocą. Z tym światem wierzeń, istot nadziemskich, demonów, aniołów, aniołków, południc, topielic, Bóg jeszcze wie kogo, wampirów, upiorów. Nie rozprawiało się od razu. Żaden ksiądz nie ogłaszał zambony, że to wszystko jest przeklęte. Kto przyjmował Chrystusa, powoli Pan był jego Panem i przestawał się bać czarów, czarownic. Mocą chrystusowego błogosławieństwa wszystko, co złe, demoniczne, było oddalane. I to dzisiaj doświadczają ciągle jeszcze tę nowość i to wyzwolenie związane z Chrystusem doświadczają na przykład niektóre ludy afrykańskie. Ludy, mam na myśli grupy etniczne, malutkie, czasem po kilka tysięcy osób takie, gdzie wódz, chief przyjmuje wiarę, przyjmuje chrzest, z nim jego żony, jego rodzina, jego podwładni i z biegiem czasu, w drugim, trzecim pokoleniu, oni przestają się bać czarowników. Oni przestają się lękać tajemnych mocy, które gdzieś tam w jakimś drzewie, w jakiejś figurce, w jakichś zaklęciach. Czasem to zabiera 100, 200, 300 lat. Skoro u nas 1000 lat prawie przetrwały takie relikty, czasem szkodliwe, czasem nieszkodliwe. Badając zwyczaje ludowe, ja znalazłem jeszcze kilka przepisów magii czarnej, czyli magii, która szkodzi, magii, przy pomocy której można zadawać innemu choroby czy nawet śmierć. Oczywiście nie upowszechniałem tych przepisów. To jest pozostałość tej mentalności, którą bardzo spokojnie, na długodystansowo eliminowało chrześcijaństwo. Odpowiadam na pytanie o powrót duchów. Dlaczego? Dlatego, że nagle w drugiej połowie XX wieku pojawiają się ludzie z masonerii, z różnych wtajemniczeń, z różnych grup religii wschodnich, którzy mówią: zmarła ci mamusia, tak? To przyjdź do nas na seans. Będziesz się mógł z nią spotkać.
a nawet z nią porozmawiać. I naiwniak, rzymski katolik, oni też rzymscy katolicy, ci magicy, ci wywołujący cienie i duchy, czyli uprawiający okultyzm. Co to jest? To jest moda na duchowość wprowadzona przez New Age. Wszystkie chwyty dozwolone. Nikt nie mówi, że możesz wejść poprzez wywoływanie duchów w kontakt ze złymi duchami. Nikt ci nie mówi, że to wywoływanie zmarłej mamy czy dziadka może sprowokować szatana, który będzie miał wpływ nie tylko na to medium, na tego człowieka, który widzi, który słyszy, który został wprawiony w jakiś trans, w jakąś formę uśpienia czy zawieszenia między tym a tamtym światem. Nikt nie mówi o niebezpieczeństwach, ale ono jest realne. I proszę zauważyć, że bardzo wiele tego, co się nazywa duchowością, wiąże się właśnie z masowym nawrotem do praktyk, które określaliśmy dawniej jako pogańskie, gdzie były duchy drzew, duchy kamieni, duch jakiejś góry, duch jakiejś rzeki, duch jakiegoś jeziora, duch jakiegoś miejsca. Ludzie nagle stali się zabobonni. Ludzie nagle boją się jakichś miejsc, jakichś istot. Świat na powrót zaroił się demonami, duszkami, jakimiś aniołami o niepewnej proweniencji, o niepewnym pochodzeniu. Zrobiła się wielka moda na różnych aniołów, na różne wizje, jakaś wiara w sny, jakieś senniki, mnóstwo przepowiadaczy przyszłości. Jak otwierasz biznes, musisz iść do wróżki, żeby pod właściwą datą, we właściwym lokalu, we właściwej godzinie otworzyć biznes, ogłosić otwarcie firmy, bo inaczej splajtujesz błyskawicznie, bo inaczej będziesz miał pecha. Ludzie stali się potwornie zabobonni, ochrzczeni, wierzbowani, czasem praktykujący. Katolicy, wierzący we wszystkie możliwe gusła, zabobony, ciemnota totalna wróciła. Średniowiecze to po prostu epoka oświeconych, racjonalnych, logicznie myślących ludzi przy tym, co teraz się dzieje. Liczba wróżek i wróżów w Polsce jest dużo większa niż liczba duchownych. I nikt nie robi o tym filmu. Nie pokazuje tej głupoty do potęgi i tego biznesu, który się kręci w oparciu o horoskopy, o przepowiednie, o rozmaite widziadła, kryształowe kule, palone jakieś pióra i Bóg jeszcze wie co, hokus pokus. Magia, czary, wywoływanie duchów. Wydawało się w XIX wieku, w XVIII, że teraz epoka nauki, postępu, racjonalizmu, wyrzeczenie się wszystkich zabobonów, wyśmiewanie się z religii katolickiej, która jest religią rozumu. To Benedykt XVI, to Józef Ratzinger, tak. On głosi, on w swoich wykładach, książkach przekonuje, proszę przeczytać, że objawił się w Jezusie Chrystusie logos, rozum, który jest miłością. Sens, który jest miłością. A słowo, czyli logos, sens, rozum, ciałem się stało. Ratzinger, Benedykt XVI, święty i genialny papież, przypomina nam, że nasza religia jest religią logosu,
czyli religią sensu, religią rozumu, religią ładu. Świat i człowiek nie są w jakąś wypadkową demonicznych jakichś sił, jakichś wpływów duchów i duszków i rozmaitych tajemnych mocy. To jest dzieło Ducha, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem, ten odwieczny umysł, rozum, sens, logos, stał się człowiekiem w Jezusie Chrystusie. I dlatego człowiek, każdy człowiek jest na obraz tego idealnego człowieka. Dlatego nasze rozumne poznanie jest kompatybilne ze strukturą świata, ponieważ i ten świat, i człowiek wyszedł z tego stwórz się, stań się boskiego logosu, czyli odwiecznego logosu, który jest miłością. To jest religia katolicka, to jest religia chrześcijańska. Jak pytamy, co przynosi New Age, powiemy: dramat. Duchy przynosi z powrotem. Daje człowiekowi potworny strach i lęki przed czarami. Nasze dzieci, tak, nasze polskie, no nie księdza i nie moje, bo nie mamy, ale nasze dzieci polskie oglądają codziennie i fascynują się grami komputerowymi, w których pełno demonów, których scenariusze są oparte o wyobraźnie pełne złych mocy. Nasze dzieci, nasi rodzice, daj Boże katolicy, kupują naszym katolickim dzieciom, czyli swoim, zabawki, zeszyty, tornistry, czapeczki, znaczki, jakieś pokemony na podobieństwo istot duchowych, demoników, demonków i demonów. Kto się za tym ukrywa? Pan Bóg raczy wiedzieć. Ale to jest powrót do pogaństwa, którego prawdziwi poganie by się wstydzili, bo to jest powrót do utraty totalnie rozumu. To jest irracjonalizm. I to jeszcze zaprogramowany, sączony w nasze umysły. I to jest też jakaś odnoga tej ideologii New Age. Irracjonalizm, rezygnacja z rozumu. Czy człowiek może z rozumu zrezygnować? Okazuje się, że czasami tak. Nasze gry komputerowe, nasze gry filmowe, nasze bajki dla dzieci, wszystko to jest pełne istot, które nie istnieją, ale które są pisane w oparciu o scenariusz, gdzie jest pełno, gdzie kosmos, nasz świat, oprócz nas, jest wypełniony jakimiś tajemnymi mocami, które posługują się żywiołami świata, planetami, rzeczami, drzewami, kamieniami, wichrami, trzęsieniami ziemi, kometami, gwiazdami, znakami zodiaku, ludźmi wreszcie. Posługują się, przybierają, przeskakują z postaci w postać, mogą się przepoczwarzyć. Słowianie byli religijni. Oni mieli pewien ład. I w ramach tego ładu był pewnie Bóg Najwyższy, bogi podporządkowane temu Najwyższemu, jakieś demony, jacyś aniołowie, jakieś duchy dobre, jakieś duchy złe. Trzeba było składać jakieś ofiary, trzeba było odmawiać jakieś modlitwy, jakieś zaklęcia, trzeba było prosić Boga. I stąd zachowywano pewne święta, pewne rytuały, pewne zasady moralne. Tutaj nie ma zasad moralnych. Jest totalny bezład, ale jest też, można powiedzieć,
powrót do pogaństwa i do lęku przed demonami i duchami większy, niż można sobie było wyobrazić w czasie przed erą chrześcijańską. Księże profesorze, dzisiaj świat tak szczyci się tym rozwojem, tym podniesieniem rozumu na ten wyższy poziom. Dlaczego zatem chwyta, mówiąc tak prosto, to, co irracjonalne? To zawsze chwytało. Dlaczego przez 2000 lat religii katolickiej ludzie, którzy żyli w tej religii, którzy byli w niej kształtowani od poczęcia do naturalnej śmierci, dla których modlitwa była jak oddech, tacy byli moi dziadkowie i księdza dziadkowie, mój dziadek, mój wujek, jeden, drugi, trzeci, moi stryjkowie, oni wszyscy jako rolnicy uprawiali tę kaszubską, słabiutką, piaszczystą ziemię z wielką miłością do Boga. On od 5 rano do 10 wieczorem, do 11, całe lato, całą wiosnę w polu słaniał się ze zmęczenia. On mówił jedną, drugą, trzecią, czwartą część różańca, śpiewał godzinki, pieśni. Ich życie było jedną wielką pieśnią na cześć Boga. Chrystus był największym przyjacielem, ale w sytuacjach kryzysowych, na przykład podejrzenie, że samo podejrzenie, że ktoś rzucił urok na dziecko, szybciutko wołano znachorkę, katoliczkę, znachorka w tej wsi, o której mówię, była mamą dwóch księży. Święta niewiasta. Proszę zauważyć, mamy do czynienia z pewnym mechanizmem, że mamy w 100% katolików, tam żadnych masonów, żadnych tam innych, oni są katolikami. W tej wsi, czy jeszcze przed wojną, były dwie rodziny protestanckie, ci byli protestantami, ci katolikami. Co się dzieje? Jest w człowieku otwartość na tajemnice. I gdzieś z pokolenia na pokolenie, na wszelki wypadek, ta znachorka od swojej mamy czy babci otrzymała przepis, że jakby ktoś rzucił urok na dziecko, to wtedy zrób to i to, odmów tę formułkę, użyj tego i tego narzędzia i wszystko będzie dobrze. Czyją mocą? Nie wiem, ale to działa. I teraz z czym mamy do czynienia? Z przedchrześcijańską, pozachrześcijańską praktyką leczniczą, jakoś tam związaną być może z siłami demonicznymi. Nie mam pojęcia. Jeżeli to jest... I co robił Kościół? Kościół przez wieki przymykał oczy. Czemu? Bo jakby zakazał, to by nic nie dało, bo i tak by to przekazywali, bo Kościół odróżniał magię czarną, szkodzącą, od tak zwanej magii białej, czyli ta, która może pomóc. Jeśli to było z pomocą dla człowieka, może grzech powszedni, może tylko rzecz, którą możemy jakoś tam tolerować, nie pochwalamy. Ale zwracam na to uwagę, że jest w naturze ludzkiej. Prawdopodobnie. Bo teoretycy się nad tym zastanawiają. Ksiądz mówi, racjonalna, naukowa, obliczona, przewidywalna cywilizacja. Tak, ale natura ludzka się nie zmienia. I jeżeli my usuniemy Boga prawdziwego, racjonali, racjonabilis oratio, mówi Benedykt XVI, rozumna służba Boża. Jak my powiemy, że to wszystko jest mit, to chrześcijaństwo wyrzucimy, wymarzemy, ośmieszymy, zdyskwalifikujemy jako zupełnie bezrozumne, to tę lukę
wypełnią czyste zabobony, kulty, praktyki wywoływania duchów, czary, lalki wudu, zaklęcia, talizmany, kryształy, przepowiednie, po prostu szaleństwo irracjonalizmu, czyli bezrozumności, nieracjonalności. To, że przy chrześcijaństwie tam się coś przyczepiało i trwało, to prawda, ale to nie decydowało o naszym myśleniu i postępowaniu. To się pojawiało w sytuacji kryzysowej. Nie mamy pomysłu, modlimy się, ale nie zaszkodzi zażegnać ten urok czy różę. Natomiast tutaj mamy jako normę irracjonalizm. Nikt już nie pyta, czy to są duchy dobre, czy to są demony. Nikt już nie pyta, co się dzieje, kto wchodzi w nasze wnętrze, kto zaczyna kierować człowiekiem. To nie są pytania akademickie, takie sobie. Kto stoi za producentem filmu, którego celem jest zohydzenie, powiedzmy, największej świętości Kościoła i katolików? Na pewno nie anioł, którego posyła Jezus Chrystus. O to mogę powiedzieć. My się musimy w takich sytuacjach, także jako ludzie, którzy wychodzą z Bożego objawienia, bardzo krytycznie przyglądać sytuacji, ludziom i mechanizmom duchowym, czyli walce duchowej, o której tutaj kilka tygodni temu wspominaliśmy. Księże profesorze, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Tak naprawdę to było dopiero otwarcie tego tematu, do którego będziemy wracać w kolejnych naszych spotkaniach. Tematu fascynacji tymi niezwykłymi zjawiskami, z paranormalnymi istotami i wiele, wiele więcej. Zakończę tym, czym ksiądz profesor rozpoczął, że to istne pogaństwo. Dziękuję bardzo. I to jeszcze śmieszne pogaństwo. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję również Państwu i zapraszam do kolejnego spotkania z nami w programie Mocni w Wierze. Do zobaczenia z Panem Bogiem.